Dzień dobry po polsku, choć pewnie chętnie porozmawiam też z naszym ekspertem. Ja się, jak Państwo może domyślają, strasznie z myślami moimi targam, czy mogę się odezwać, ale ponieważ jest takie nawołanie, żeby szukać tego, co mamy oryginalne i znajdować taki potencjał, który jest unikalny, to muszę przypomnieć, choć strasznie się boję powiedzieć, że my mamy ten potencjał. Od kilkunastu lat Zamek Cieszyn działa i działa w obszarze dobrego projektowania i bywa tak, że kilkaset kilometrów ludzie pokonują, żeby przyjechać na wzgórze zamkowe, żeby zobaczyć miejsce kompletnie unikalne, które łączy historię z nowoczesnością. I trochę się obawiam, i to będzie ostatnie zdanie, bo ja walczę ze swoimi także smutnymi emocjami. Przez wiele lat pokazywałam przykład Cieszyna, wzgórza zamkowego, jako przykład niezwykłej rewitalizacji. Zapraszano nas także za granicę. I chciałam Państwu powiedzieć, że w dużym stopniu Cieszyn już to ma. Tylko gdyby chciał to zobaczyć i cenić, żebyśmy nie podziwiali różowego mrówkojada w holenderskim mieście, nienawidząc cieszyńskiego różowego jelonka. Wobec czego takie moje nawołanie, budujmy to, co Pan powiedział, budujmy na tym, co mamy, zobaczmy to, co mamy, współpracujmy z lokalnymi, ale nie bójmy się sprowadzać ludźmi z ich nowymi ideałami. To tyle. Ja zapraszam na zamek, my akurat mamy teraz wystawę po konferencji na temat dostępności miast historycznych, wobec czego ten wniosek, że dostępność centrum zabytkowego to jest także problem, łączy się z naszymi przemyśleniami. Ta wystawa jest do 11 listopada. Ja, panie burmistrzu, będę zachwycona, czy gdyby któreś ze spotkań warsztatowych poświęconych rewitalizacji mogło się odbywać w naszych obiektach. Myślę, że dobrze, żeby wykorzystać również naszą wiedzę, a rewitalizacja, partycypacja, przestrzeń publiczna jest także naszą pasją. Będziemy szczęśliwi, jeżeli będziemy mogli naszą wiedzę i naszą pasję wykorzystywać dla dobra miasta. Dziękuję. Dziękuję bardzo.